Dominik Durna dla MMA Maroc, ze mną jest Martin Lewandowski, jesteśmy na media treningu w Złotych Tarasach. Jak się podobało to wydarzenie? No bo chyba zainteresowanie było olbrzymie. Tak, no na to liczyliśmy, rzeczywiście prognozy się sprawdziły, no w takim miejscu publicznym, jak się zawsze robi, to poza fanami dedykowanymi, którzy przyjdą, bo wiedzą i chcą zobaczyć zawodników, no to jeszcze gdzieś tam korzystamy z tego trafiku, z tego ruchu, który dają no takie publiczne miejsca, więc tak, bardzo jesteśmy zadowoleni, no wiesz, zaatakowali fani wszystkich właściwie zawodników, więc no to cieszy, że po prostu no, jesteśmy, w sensie mówiąc, myśląc, zawodnicy i jako federacja popularni, że ludzie chcą przychodzić, oglądać takie wydarzenia. To jest ciekawe. Tam widziałem i na waszym profilu i też u nas na stronie, wiele osób nawet pytało, dlaczego media treningi KSW odbywają się w Warszawie, a nie w tym mieście, w którym jest gala. Czy to jest tak kwestia stricte logistyczna, że po prostu robicie to tydzień przed wydarzeniem, czy jest jakieś grubsze dno? To nie, no, są też media treningi, które odbywają się w miejscu wydarzenia. To zawsze jest jakaś wypadkowa. No tutaj po prostu, wiesz, no, było miejsce, był czas, dobrze się to zgrało, jeżeli chodzi o Złote Tarasy. Pamiętajmy, żeby zdobyć taki kawał tutaj placu, to nie jest takie hop-siu. Więc jakby jest parę różnych czynników, które wpływają na to, że wiesz, w którym miejscu i o jakiej dacie odbywa się media trening. Wiesz, bo też są przy samym tym, jest, że ostatnio chyba był w Krakowie, był w Poznaniu, więc to nie jest tak, że robimy zawsze w Warszawie. W piątek pojawiła się informacja, organizacja M1 ogłosiła, że macie 48 godzin ultimatum na odwołanie walki Mansura Barnawiego, ponieważ ma normalny, ważny kontrakt z M1. Jak zareagowali właściciele KSW, kiedy usłyszeli, że mają ultimatum? To mnie ciekawi bardzo, bo chyba nie zwykliście, żeby ktoś stawiał wam ultimatum. Tak, znaczy ja nawet nie byłem ani, wiesz, zły, ani nic, taki trochę bardziej rozczarowany, bo Wadima miałem okazję poznać osobiście, gdzieś tam nie gościł przez jakiś okres, były różne rozmowy prowadzone, no niestety nic się nie udało powspółpracować jakoś tak na dłuższą metę, poza to, że nie wiem, Falkę u nich walczy i tam jakieś wymienialiśmy się materiałami wideo, no to tak naprawdę ta współpraca zaczęła się od właśnie jakichś tam szantaży prawniczych. Ja tylko powiem tyle, że mam duże wątpliwości, dlatego tak pewnie stoimy murem za tym, że ta walka, i zresztą no, jest zawodnik, więc nie ma powodu, żeby oczekiwać, że do niej nie dojdzie, że po prostu no, ktoś inny się podpisał za Mansurego, ten kontrakt, który M1 twierdzi, że jest oficjalny, tak? No i tutaj podejrzenia gdzieś padają na jego, nie wiem, byłego, ex, bo nie wnikam, menadżera, który chyba podpisał się po prostu za zawodnika. Zawodnik, wiesz, no, twierdzi, że nie ma kontraktu, my nie mamy powodu do tego, żeby wiesz, nie wierzyć, mamy taką jego deklarację, jakąś ekspertyzę ludzi, którzy patrzą na podpisy, no i twierdzą, że to są dwa różne podpisy, więc wiesz, no. Czyli sytuacja już jest tak zażegnana na dobre, czy jeszcze możemy się nieco obawiać, że do tej walki może nie dojść? Nie, co ty, to już kompletnie, wiesz, jakby M1 nie ma w ogóle żadnej mocy sprawczej, jeżeli chodzi o to, żeby zatrzymać, wiesz, nas zorganizowanie tej walki, no i samego zawodnika, który już jego, to, że się pojawił tu, dzisiaj zrobił media trening, no wiesz, więc nie, tutaj to tylko może mieć takie niemiłe jeszcze dalsze skutki jakiegoś szczypania się prawniczego, wymiany jakichś pisem i taki bzdura, nie, bo to jest niepotrzebnie jakby takie zaognienie. Ja rozumiem, tutaj cały ten jakby konflikt pewnie nie miałby racji bytu, gdyby nie to, że no, Francuz jest ich obecnym mistrzem w M1 i to ich najbardziej boli, tak, że po prostu oddali mistrza. Już nie jest, już go zwakowali. Tak, jakby mistrza, no tak, no ale nadal jakby pewnie pas ma, więc wiadomo, że to w tym, może wystarczy, no, że odeślę pas i będzie po sprawie. Tak, a dla nas jest, no, o tyle to było istotne i stwierdziliśmy, że będziemy o to walczyć, no bo to jest gamer, gdzieś te głosy te dochodzące, że dostaje jakichś tam różnych dziwnych przeciwników, że nigdy niegodny, no to wydaje mi się, że no, mistrz innej federacji, wiesz, no jest na pewno godnym przeciwnikiem, więc chcieliśmy to zrobić dla Gamera, no i to, że to jest walka o pas, tak, wiesz, a też dla Gamera, więc też tak jakość tego przeciwnika była dla nas niesłychanie droga. A odnosząc się właśnie do Gamera i do tego, co mówił przed galą, po pierwsze powiedział, że dajecie mu specjalnie bardzo trudnych rywali, dlatego, że ma przegrać, bo się na niego wzięliście, a po drugie, że pas mu się należał 3 walki temu tak naprawdę i że teraz to, no, cieszy się, że będzie pas, ale dla niego już nie ma takiego wymiaru, jakby to miało 3 walki temu. Co ty
sądzisz o tych słowach waszego zawodnika, który stoi za moimi plecami, więc dlatego tak ciszej mówiłem, bo się boję, że podejdzie do mnie. Słuchaj, nie no... Gamer. Pierwsze, dlaczego nie było walki o pas? Dlatego, o tobie mówimy właśnie. Że się po prostu nie zgadzaliśmy kontraktowo i gdzieś tam mieliśmy po prostu jakieś inne wyobrażenie Mateusza. Nie jest zresztą jakąś nowością. No, no, zawodnicy, którzy deklarują, że chcą iść do UFC, no nie są dla nas, no nie wiem jak to powiedzieć, no nie traktujemy ich na tyle poważnie, może nie poważnie, to się powiedziane też. No, musimy podchodzić do nich z rezerwą. No po prostu dawanie komuś zawodnikowi możliwości walki o pas w momencie, kiedy po tej walce on może nam powiedzieć: dobra, fajnie, cześć, właśnie zdobyłem to, co chciałem, teraz mnie interesuje tylko UFC. No to nie jest w naszej jakby polityce, wiesz, do przyjęcia, więc jakby no chcieliśmy wynegocjować jakąś dłuższą współpracę, udało się i jest pas. Czy dajemy jemu przeciwników? No wydaje mi się, że tutaj no chyba, no nie wiem, kto ogląda zestawienie karty walk. Zresztą, wiesz, duży wkład ma tu Wojek, kolega, który możesz potwierdzić, że dobrze wyszukuje i ma dobrego nosa do zawodników. Czy to Gamer, czy Różal, czy Mamy, czy ktoś, dajemy najlepszych, którzy możemy osiągnąć, których możemy zdobyć, którzy są po prostu na rynku do zwerbowania, mówiąc w skrócie. Nie ma tutaj nikt żadnej taryfy ulgowej, tak? To jest po prostu kwestia to, że Gamer po prostu jest kapitalnym zawodnikiem, dla niego jest ciężko znaleźć przeciwnika, dla Mateli jest ciężko znaleźć przeciwnika, dla Mameda, no po prostu już mamy takie gwiazdy, tak wiesz, technicznie wyszkolonych zawodników, że po prostu to... No chyba ostatnio do Gamera jeden po prostu spękał. Powiedział tak, dobra, po czym pewnie sobie wygooglował, zobaczył co jest i nagle okazało się, że już nie chce walczyć. Jak kiedyś Max Sweeney, tak? Tak jest. Ale nie padnie to stwierdzenie, dobrze. Nie. Dobrze. Dalej tematy takie trochę okołowalkowe. Damian Janikowski zapowiedział, że wraca, znaczy, że chce przejść do MMA. Potem co prawda to zdementował, na razie powiedział, że musi sobie dać czas jeszcze na przemyślenie tej decyzji. Rozmawialiśmy w grudniu zeszłego roku o tym, że prowadzicie negocjacje z Damianem. Czy w takim razie, jeśli on już powie to A, to wy powiecie B i ten debiut Damiana będzie właśnie w KSW? Ja myślę, bym to odwrócił. My powiedzieliśmy A, czekamy aż on powie B. Rzeczywiście ma tam trochę sytuację taką, którą sam musi ją rozstrzygnąć, a mianowicie no, raz go gdzieś ten środowisko zapaśnicze w jakimś tam stopniu, nie chcę powiedzieć, że wiąże, no ale czuję, że chce się rozstać i jeżeli oczywiście dojdzie do tego rozstania, no ale chce to załatwić po swojemu, no a dwa, po prostu jest zawodowym żołnierzem, to też są jakieś rzeczy, które musi on już jakoś to sam bez naszego udziału rozwiązać. My deklarujemy, że chcemy Janikowskiego w KSW i tyle. Pan Popek kilka dni temu napisał: wracam do MMA i będę walczył w KSW. Czy to znaczy, że jest już podpisany kontrakt, zawodnik wybrany i możemy się spodziewać tego artysty, chyba tak należy nazwać, w KSW? To nie, ale faktem jest, że rzeczywiście poza tym, co Popek mówi i robi i nagrywa, jest to prawda, rozmawiamy, szukamy różnych, wiesz, atrakcyjnych, ciekawych postaci, na pewno do nich Popek należy, więc, ale to jest za wcześnie. Akurat też jesteśmy dopiero po jakimś tam pierwszym słowie, może nie pierwszym, no ale dopiero jakby rozmowy takie czysto kontraktowe dopiero się zaczęły. Myślę, nie wiem, no nie chcę mówić kiedy, bo to niepotrzebnie jakieś tam deklaracje. Waga worek. Tak, jakieś ten, no, ale tak, jesteśmy nim zainteresowani. Jest to prawda, że byśmy chętnie zobaczyli jego w klatce KSW. To jest to jedno z tych nazwisk, które miałoby się pojawić na ewentualnej wielkiej gali na Stadionie Narodowym, czy raczej wcześniej byśmy mieli się go spodziewać, jeśli już? No nie mogę ci powiedzieć, dlatego że to jest pytanie po pierwsze, czy ten stadion uda nam się, co robimy wszystko, żeby w 2017 podbić Stadion Narodowy. Pytanie, czy się i czasowo i dogramy jakby i finansowo i kontraktowo, tak? Tak samo ten Fedor jest gdzieś tam rany pod uwagę. No jest parę nazwisk, które no, musimy na pewno wstawić w fight card, żeby no, tak wielki, ogromny obieg jak stadion po prostu no, zrobić. Część fanów chyba przyjęło te zdjęcia z Fedorem, te informacje o negocjacji, tak samo z tą ofertę, którą złożyliście Conorowi, jako taki trochę żart, ale z waszych słów, które powtarzacie, no wynika, że to są realne rozmowy. To naprawdę jest tak, że jest szansa na to, że zobaczymy ostatniego cara Rosji w klatce KSW. Słuchaj, no, rozmowy naprawdę są prowadzone, to jest mniej więcej trochę na podobnym etapie jak Popek, no bo po prostu może... No bo nie może, no nie wiem, czy podobnym, ale początkowym może nazwijmy tak, bo to wiadomo, że trochę inaczej kontrakt będzie wyglądał z Popkiem, a inaczej będzie wyglądał z Fedorem. Niemniej jednak no, no, są to zawodnicy zdecydowanie, wiesz, w zasięgu
I tyle. I nie chcemy przepuścić, ani przegapić, ani przespać żadnej okazji. Mówię, jak byłem, już nie pamiętam kiedy tam w Rosji, rozmawiałem z nim, to on mówi, nie zapomnij, ta kariera polityczna, jestem tutaj doradcą ministra sportu, w ogóle nie interesuje go powrót, wiesz, na matę w ogóle. A później bum, sądzę, wiesz, informacja szokująca dla wszystkich fanów na całym świecie. No i pociągnąłem wątek, będąc w Japonii. Teraz kolejny raz, więc no coś tam się dzieje. No. Liczę, że rzeczywiście się uda nam poukładać. Na dobre jest to, że jeszcze kiedyś Fedor akurat był pod mocnym tam zarządzaniem Vadima z M1, teraz ich też już wspólnie nie działają, więc jakby to też daje taką wolną drogę. A propos Japonii, kooperacja z Rising cały czas jest w mocy, rozumiem. Możemy się cały czas spodziewać jakichś tutaj wymian wzajemnych? Tak jest. Na koniec roku, teraz nie chcę to powiedzieć, w jakim miesiącu no, jakiegoś prawdopodobnie zawodnika będziemy wystawiać od nas. Więc tak, to jest. Oni są bardzo zadowoleni. Wiesz, gdzieś tam jeszcze na innych polach gdzieś ta współpraca jest. Wspieramy się promocyjnie. Więc wiesz, to jest też dla nas ciekawy rynek, nawet jeżeli on, powiedzmy, jest malutki, tak, i przez to, że jest ta różnica w czasie, to niewielu Japończyków ogląda galę na żywo, niemniej jednak no, to jest dla nas, no, wiesz, no, my prajdowcy, chłopcy, więc... No tak. Boys. Żałujecie trochę, że tak szybko pojawiła się informacja o Kendallu, że to jednak można było chwilę poczekać? Nie, dlaczego? Informacja o tym, że jest ta walka zestawiona, no bo jej nie ma jedno ostatecznie. No słuchaj, no ale no to jakbyśmy, wiesz, jakby nie było tej walki ogłoszonej, no to nie byłoby do czego się odnosić. Kendall rzeczywiście tutaj się po prostu nie popisał, zachował jak szczeniak. No w ogóle jego, wiesz, usunęliśmy z listy zawodników, którymi bylibyśmy kiedykolwiek zainteresowani, już wiesz, dostał swoją szansę, nie wykorzystał, zrobi to w kiepski sposób, nie ma co gadać. No ja się cieszę, że jest Antek, który dwukrotnie ratuje nam trochę dupę, mówiąc o elegancko, wiesz, wydaje mi się, że to zestawienie dla polskiego kibica jest nawet lepsze, tak, więc... Dobra, to na koniec tej dość długiej rozmowy, ale jakże ciekawej. No. Czy KSW 35 to najlepsza karta w historii? Przy 33 pytałem o to, potwierdziliście, że tak, bez wątpienia to jest największe wydarzenie w historii polskiej sportu walki. Czy ta trójmiejska gala przebija nawet tamte nazwiska i tamto wydarzenie? No, sam część nazwisk się pokrywa, więc jakby no. Pamiętajmy, że już nie pamiętam, która to była gala, czy 16, czy jakaś, no, że w Trójmieście akurat i był Mariusz, i był Różal, i był Mamet, i był Materla, więc te cztery nazwiska były, wiadomo, w innym zestawieniu, no i w ogóle to było tyle lat temu, że też jakby ci zawodnicy nie budzili takiej i grozy, i podziwu. Więc no wydaje mi się, że tak, no wiesz, no, jakby ja już nawet takie, nie, bo ja już jak teraz później kolejny, wiesz, galę, to już nie wiadomo co tu wytworzyć, wiesz, bo to już te zestawienia, już ilość tych zestawień, możliwości, mam wrażenie, że się kończą, ale na szczęście życie przynosi właśnie takie rozwiązania, jak Popek, jak Fedor i inni zawodnicy gdzieś tam w planach, powiedzmy, mniej oficjalnie znane. Który pojedynek będzie hitem KSW 35? I don't know, you tell me. Nie wiem, no wydaje mi się, że te, które wiadomo, nazwiska budzą największą sensację, ale wiesz, no inni czekają na Mariusza i Marcina, inni twierdzą, że no, będzie miał moc orzech do zgryzienia Materla. Mamet też ma poważne wyzwanie, bo wiesz, walczy z zawodnikiem, który ma chyba najsilniejsze pięści w naszej federacji, więc jest dużo takich, wiesz, ten, no i pierwsza walka Gamera. Z tym zawodnikiem, który strasznie ma jemu odebrać pas, więc wiesz. Nie, no to nie wiem, ja ci powiem, że często jest tak, że się człowiek nastawia na jakąś walkę, po czym okazuje się, że wiesz, walki na początku fight cardu potrafią być najciekawsze, co zresztą potwierdzamy jakimiś tam uznaniowymi bonusami. Dziękuję bardzo.